Witajcie, kochani! Ilość niezwykłych scenerii, które możemy zobaczyć w tle filmów o Harrym Potterze, z pewnością potrafi zachwycić. Wielu fanów zapewne ciekawi, gdzie dokładnie kręcono te magiczne sceny, aby być może samemu odwiedzić choćby część z tych miejsc. Jak się okazuje, spora część obszarów obecnych w ekranizacjach jest możliwa do obejrzenia w prawdziwym mugolskim świecie. Wiele z tych wyjątkowych lokalizacji znajduje się w stosunkowo bliskich okolicach Londynu, bądź nawet w samym Londynie. Osoby odpowiedzialne za produkcję filmów doskonale dobierały istniejące budynki, krajobrazy i zabytki do rzeczywistości opisanej w książkach, tworząc magiczny świat Harry'ego Pottera. Na pytanie, gdzie tak naprawdę znajduje się Hogwarts, ciężko jest odpowiedzieć jednym zdaniem. Zarówno wewnętrzne części zamku, jak i zewnętrzne tak naprawdę były kręcone w wielu różnych miejscach, w tym Warner Bros. Studio w Londynie, które swoją drogą można odwiedzić. To właśnie tutaj możemy odkryć kulisy produkcji filmów. Odwiedzający mogą zobaczyć wiele oryginalnych rekwizytów, kostiumów oraz planów zdjęciowych. Nie wszystko jednak zostało stworzone w studiu. W dzisiejszym materiale postaram się przedstawić sporą część tego, co udało mi się znaleźć na temat miejsc związanych z produkcją filmów o Harrym Potterze, abyście mogli jeszcze bardziej zagłębić się w magiczny świat, który znacie z książek i ekranu. Ulica Pokątna. Ulica Pokątna zarówno w książce, jak i w filmie była miejscem pełnym sklepów z akcesoriami dla czarodziejów. To właśnie tam uczniowie Hogwartu robili zakupy przed rozpoczęciem nauki. Można tu było dostać wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak różdżki, składniki eliksirów, podręczniki, szaty czy akcesoria do Quidditcha. Aby dostać się na Ulicę Pokątną, należało wystukać odpowiedni kot różdżką na podwórku tuż za dziurawym kotłem. Wówczas cegły zaczynały się rozchodzić, otwierając duże przejście prosto do świata magii. Oprócz sklepów, na tejże ulicy znajduje się m.in. Bank Gringotta, księgarnia Esy Floresy oraz siedziba czarodziejskiego wydawnictwa Książnica Obscurus, ale to zapewne wszyscy wiemy. W prawdziwym świecie Ulica Pokątna to Leadenhall Market, czyli bogato zdobiony wiktoriański rynek położony w Londynie. Wyróżnia się przede wszystkim motywami roślinnymi na ścianach oraz dachem pokrytym kryształami. Na targu znajdziemy liczne sklepy, w których można kupić dosłownie wszystko, począwszy od różnorodnych pamiątek, aż po drogą biżuterię. Jeżeli chodzi o drzwi dziurawego kotła, w rzeczywistości są one wejściem do sklepu Bull's Head Passage, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza pasaż głowy byka. Miejsce istnieje mniej więcej od 1811 roku. Na początku funkcjonował tu pub, który później przekształcił się w restaurację. Następnie utworzono sklep z wyrobami tytoniowymi i kosmetykami pod nazwą Green Dragon. Dopiero dość niedawno powstał tam zakład optyczny, jednak obecnie mieści się tam klinika specjalizująca się w leczeniu migreny. Co będzie za jakiś czas, tego nikt nie wie. Bank Gringotta. W magicznym świecie Bank Gringotta był dość ważnym miejscem. Czarodzieje przechowywali tam przeróżne cenne przedmioty oraz pieniądze. Nad jego bezpieczeństwem czuwały niezwykłe sprytne magiczne istoty. Mowa oczywiście o goblinach. Oprócz Hogwartu, bank uchodził za najbezpieczniejsze miejsce w Anglii, głównie ze względu na liczne zaklęcia ochronne, które nałożono na jego struktury. Skrytki, w których czarodzieje przechowywali swoje kosztowności, były bardzo dobrze zabezpieczone i strzeżone. Wnętrze Banku Gringotta zostało nakręcone w Australia House. Jest to placówka dyplomatyczna Australii, znajdująca się w Londynie. Niestety, środek budynku nie jest dostępny dla zwiedzających, aczkolwiek można dyskretnie przyjrzeć się mu przez szklane drzwi wejściowe. Jeśli jednak pragniemy przeżyć niesamowitą przygodę, możemy udać się do parku rozrywki Universal Studios Orlando na Florydzie, gdzie można zobaczyć m.in. Bank Gringotta. Siedzący na swoich stanowiskach w banku goblini wyglądają tak, jakby byli żywi. Jedną z atrakcji tego niezwykłego miejsca jest przejażdżka kolejką oraz efekty 4D, które imitują walkę z wielkimi trollami i smokiem. Peron 9 i 3/4 na stacji King's Cross. Pamiętacie peron 9 i 3/4, z którego odjeżdżał pociąg do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie? Żeby dostać się w to miejsce, trzeba było dosłownie wbiec w ścianę między 9 a 10 peronem. Jednak żeby zobaczyć go w prawdziwym świecie, wcale nie trzeba próbować takich sztuczek. Wystarczy odwiedzić dworzec King's Cross znajdujący się w Londynie. Na jednej ze ścian dworca można zobaczyć tabliczkę z oznaczeniem peronu 9 i 3/4 oraz wmurowany do połowy wózek bagażowy, który widocznie utknął między mugolskim a czarodziejskim światem. Co ciekawe, wybór tej konkretnej stacji nie był przypadkowy. Jak opowiadała J.K. Rowling, miejsce to miało dla niej szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie tam poznali się jej rodzice. Ze względu na to, że King's Cross z zewnątrz nie jest najpiękniejszy, rolę jego elewacji odegrał mieszczący się tuż obok dworzec St. Pancras. W filmie Harry Potter i Komnata Tajemnic, Harry wraz z Ronem, którzy przegapili pociąg do Hogwartu i postanowili udać się do czarodziejskiego świata latającym samochodem, przelatują właśnie nad tym dworcem. Wiadukt Glenfinnan. To malownicze miejsce pojawia się w filmie jako jedna z tras Hogwarts Express. Jest to dokładnie ten sam wiadukt, którym pociąg przewoził młodych czarodziejów do Hogwartu. Poza sytuacją z drugiej części filmu, podczas której Harry i Ron usiłują dogonić maszynę, most ten pojawia się także w Więźniu Azkabanu, gdzie podczas deszczowego wieczoru pociąg nieoczekiwanie zatrzymuje się i zostaje zaatakowany przez dementorów. Jak pewnie się domyślacie, ten wiadukt istnieje naprawdę i znajduje się w Szkocji. Co ciekawe, w prawdziwym życiu możemy poczuć się jak nasi bohaterowie i wsiąść do tej samej maszyny, która pojawia się w filmie. Pociąg ten nosi
nazwę The Jacobite i kursuje między Fort William a Malak, czyli odcinkiem, którym uczniowie Hogwartu jeździli do szkoły. Żebyśmy jeszcze bardziej mogli wczuć się w klimat, warto dodać, że wszystko odbywa się przy pomocy pociągu parowego, zupełnie jak u J.K. Rowling. W trakcie przejażdżki można podziwiać przepiękne widoki, w tym liczące 21 łuków wspomniany wcześniej wiadukt Glenfinnan, który regularnie pojawiał się w serii filmów. Jezioro Hogwartu. Jezioro Hogwartu, czyli Great Lake lub Black Lake, znajduje się dosłownie naprzeciwko wiaduktu. W rzeczywistości nosi nazwę Lochshiel i posłużyło wielu scenom z filmów. Oprócz tradycyjnej przeprawy przez jezioro dla pierwszorocznych, możemy je kojarzyć z filmu ze sceny, w której Harry leciał na hipogryfie w trakcie lekcji z Hagridem. Tam też zostało zorganizowane jedno z zadań turnieju trójmagicznego. Stacja Hogsmeade. Podróżując pociągiem Hogwarts Express, nie można nie wspomnieć o Hogsmeade. Jest to stacja znajdująca się najbliżej Hogwartu, a także magiczna wioska, która według serii była jedynym miejscem w Wielkiej Brytanii zamieszkałym wyłącznie przez czarodziejów. Uczniowie od trzeciej klasy wzwyż, którzy mieli zgodę opiekuna, mogli odwiedzić wioskę podczas weekendów. Młodzi czarodzieje chętnie korzystali z tego przywileju i trudno im się dziwić, ponieważ na każdym kroku czekały na nich niezwykłe miejsca, w których mogli miło spędzić czas. Spotykali się tu z przyjaciółmi m.in. w pubie pod trzema miotłami, robili zakupy w Miodowym Królestwie czy sklepie Piezonka oraz chodzili na randki do herbaciarni pani Puddyfoot. Oprócz tego nie trzeba chyba mówić, że wioska miała niezwykły magiczny klimat i była chętnie odwiedzana przez każdego czarodzieja, niezależnie od jego wieku. Hogsmeade w prawdziwym świecie to Goatland, czyli niewielka wieś znajdująca się w angielskim hrabstwie North Yorkshire, około 55 km od miasta York. Co ciekawe, wioska jest na tyle mała, że w 2001 roku liczyła sobie zaledwie nieco ponad 400 osób, a teraz pewnie niewiele więcej. Mimo swojego małego rozmiaru, wioska stanowi atrakcję dla wielu fanów Harry'ego Pottera. Wielka sala. Wielka sala bez wątpienia stanowiła jedno z najważniejszych pomieszczeń w całym Hogwarcie. To w niej odbywały się wszystkie szkolne uroczystości, takie jak ceremonia przydziału, przyznanie pucharu w domu czy świąteczne przyjęcia, do których należał m.in. bal bożonarodzeniowy. Sala była także miejscem codziennych spotkań nauczycieli oraz uczniów podczas wspólnych posiłków. Jej wygląd i wyposażenie zmieniały się w zależności od okoliczności, jednak najpiękniej wyglądającym elementem było jej sklepienie. Zamiast sufitu zebrani mogli podziwiać niebo odzwierciedlające aktualną pogodę, jaka panowała na zewnątrz zamku. W prawdziwym świecie wielka sala znajduje się w Christ Church College, jednym z kolegiów wchodzących w skład Uniwersytetu w Oksfordzie i co ciekawe także pełni rolę jadalni. Biblioteka Hogwartu. Biblioteka Hogwartu to pomieszczenie znajdujące się na pierwszym piętrze szkoły. Jest to ogromna sala składająca się z wielu rzędów regałów i półek, na których znajdowały się dziesiątki tysięcy książek. Ta biblioteka była źródłem niemal nieskończonej wiedzy o historii magii, eliksirach, zielarstwie i innych magicznych przedmiotach oraz słynnych czarodziejach. Pierwszy raz biblioteka została ukazana w pierwszej części filmu, podczas której ukryty pod peleryną niewidką Harry wraz z Hermioną i Ronem zakradli się do niej nocą, by dowiedzieć się, czym był słynny kamień filozofów. W prawdziwym świecie to miejsce znajduje się również na Uniwersytecie Oksfordzkim jako Biblioteka Księcia Humphreya. Przez lata biblioteka ta była miejscem pozyskiwania wiedzy przez najważniejszych ludzi w historii całej Wielkiej Brytanii. Politycy, naukowcy, pisarze, a nawet królowie spędzali w niej mnóstwo czasu, ucząc się o świecie. Co ciekawe, magiczne schody zmieniające swoją pozycję również są częścią Uniwersytetu Oksford. Skrzydło szpitalne. To pomieszczenie pełniło bardzo ważną funkcję zarówno dla uczniów, jak i pracowników Hogwartu. W trakcie roku mieszkańcom zamku zdarzały się mniej lub bardziej poważne urazy czy zranienia i to właśnie w tym miejscu mogli otrzymać odpowiednią opiekę medyczną. Pani Pomfrey, czyli szkolna pielęgniarka, potrafiła wyleczyć zarówno zwykłe skaleczenia czy złamania, jak i przeróżne magiczne urazy, takie jak zanik kości w ręce Harry'ego. W tym przypadku za skrzydło szpitalne także posłużyła jedna z sal w Oksfordzie. Co ciekawe, ta sama sala została wykorzystana również do nakręcenia sceny, podczas której Minerva McGonagall uczyła Rona tańca przed balem bożonarodzeniowym. Dziedziniec Hogwartu. Teren za Hogwartem, gdzie Harry i jego koledzy z klasy mieli swoją pierwszą w życiu lekcję latania na miotle, czy awaryjne lądowanie samochodu, którym Ron i Harry próbowali dostać się do szkoły, nakręcono w drugim co do wielkości zamieszkałym zamku w Anglii. Zamek Onwick, o którym mowa, położony jest w hrabstwie Northumberland i głównie posłużył jako tło kręcenia wielu scen z zewnątrz. Oczywiście forteca nie wygląda tak samo jak na filmach. Większość z tego, co widzimy na ekranie, to efekty komputerowe. Niemniej niektóre elementy, w tym charakterystyczne wieże, można zobaczyć w pierwszej części filmu podczas scen z nauki latania na miotle z panią Hooch. Jeżeli uda nam się odwiedzić zamek, możemy na własne oczy zobaczyć tereny, gdzie kręcono poszczególne fragmenty filmów o Harrym Potterze. Choć to nie wszystko. Spacerując po malowniczym parku wokół zamku, można obejrzeć największy na świecie dom na drzewie. W jego wnętrzu mieści się sklep oraz restauracja. Kolejną nietypową atrakcją jest trujący ogród, czyli miejsce, w którym zgromadzono rośliny i grzyby, których nasiona należą do najsilniej trujących substancji na świecie. Z tego względu można go zwiedzać jedynie z wykwalifikowanym przewodnikiem. Jeżeli chodzi o atrakcje związane z samym Harrym Potterem, poza zwiedzaniem organizowane są m.in. szkolenia latania na miotle.
klasa oraz dziedziniec transmutacji. Zajęcia z transmutacji prowadzone przez profesor McGonagall oraz sceny, które miały miejsce na dziedzińcu transmutacji, zostały sfilmowane w przepięknej starej katedrze Durham w Wielkiej Brytanii, wybudowanej w latach 1093-1133. Z okna tego budynku profesor McGonagall zauważyła, jak dobrze Harry radzi sobie na miotle, przez co dopiero rozpoczynający swoją przygodę z magią chłopak został przyjęty do drużyny Quidditcha. Stąd też kojarzymy pamiętną scenę z Ronem, który w trakcie lekcji próbował zamienić parszywka w kielich, oczywiście z wiadomym skutkiem. Na terenie katedry została również sfilmowana scena, w której Alastor Moody zamienia Malfoya we Fredkę oraz ta, w której Ron wymiotuje ślimakami. Sama katedra wyróżnia się ciekawą architekturą oraz pięknymi witrażami, co sprawia, że jest dość popularna wśród turystów. Klasa eliksirów. Ponura klasa eliksirów znajdująca się w lochach Hogwartu to miejsce, które budziło postrach niejednego ucznia Hogwartu. Może nie samo miejsce było temu winne, a bardziej profesor Snape, który dzięki swojemu stanowczemu i surowemu charakterowi umiał trzymać ciszę na swoich zajęciach bez podnoszenia głosu. Gdzie w takim razie można znaleźć to miejsce w prawdziwym życiu? Otóż sceny z filmu, w których wystąpiła sala eliksirów, zostały nakręcone w opactwie Lacock Abbey w wiosce Lacock w Wiltshire w Anglii. Jednak to konkretne zdjęcie z lochów profesora Snape'a zostało zrobione w Warner Bros. Studio w Londynie. Wspomniany wcześniej klasztor posłużył także do nagrania lekcji obrony przed czarną magią z profesorem Quirrellem oraz sceny, podczas której Harry odkrył legendarne zwierciadło Ain Eingarb. Prawdziwe Lacock Abbey zostało założone w pierwszej połowie XIII wieku z inicjatywy owdowiałej hrabiny Salisbury, Ellie Fitzpatrick, i pełniło rolę miejsca zsyłki dla panien z bogatych domów, którym nie udało się wyjść za mąż. W owych czasach staropanieństwo zaczynało się dość wcześnie. 20-letnie dziewczyny stawały się starymi pannami i były utrapieniem dla całej rodziny. Opactwo funkcjonowało aż do połowy XVI wieku, kiedy to w trakcie reformacji zostało poddane kasacji i popadło w ruinę. Jednak krótko po tym budowlę zakupił William Sherrington, który przekształcił większość pomieszczeń w rezydencję mieszkalną. W XIII wieku Lacock przeszło w ręce rodziny Talbotów. Nowi właściciele przebudowali posiadłość, nadając jej gotycki charakter. Kolejno właścicielem dawnego klasztoru został brytyjski pionier fotografii William Henry Fox Talbot. Obecnie w dawnej stodole opactwa mieści się poświęcone mu muzeum, w którym można m.in. zobaczyć kopię pierwszego zdjęcia wykonanego w Wielkiej Brytanii. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Drugiej części spodziewajcie się niebawem, a ja z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować moim wspierającym. Jeżeli ty także chcesz dołączyć do grona wspierających i otrzymywać różne bonusy, zajrzyj do sekcji Wspieranie. Link znajdziesz również w opisie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie w przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeżeli ten materiał przypadł wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!